dziękujemy panu profesorowi oczywiście za wykład, a po drugie za te wspaniałe nagrania, które nosimy w sercu. Tak jak pan powiedział, panie profesorze, niektóre z nich znając, jeśli chodzi o marszałka, jeśli chodzi o ministra Beka, jeśli chodzi przede wszystkim my warszawiacy o prezydenta Stefana Starzyńskiego. Ale ja chciałbym wrócić do czegoś innego. Mianowicie mam pewne takie dywagacje, pewne zastanowienia. To, co pan powiedział, panie profesorze, nawet bym się nie zgadzał w pewnej materii. Mianowicie chodzi o marszałka oczywiście Józefa Piłsudskiego. No dzisiaj jest jego rocznica 150. Ja jestem osobiście trochę zbulwersowany naszym prezydentem, za którego głosowaliśmy, że tak mało dzisiaj powiedział o Józefie Piłsudskim. Mi się wydaje, że pomylił 11 listopada z 5 grudnia, ale to taka dywagacja. Natomiast wracając do meritum sprawy, ja uważam i pan profesor również, że marszałek Józef Piłsudski był wspaniałą postacią tamtego okresu. Możemy go tylko porównać z naszym Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Ale w tamtych okolicznościach to był persona numer jeden, który dał nam wolność po 123 latach niewoli. I pan profesor powiedział, że gdyby marszałek w pewnym okresie czasu, widząc zagrożenie naszej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, związał się z Niemcami, to w przyszłości bylibyśmy niewolnikami, lapidarnie rzecz mówiąc, właśnie tego agresora z Zachodu. Natomiast ja chciałbym wrócić do czasu, kiedy powstały Legiony i kiedy powstała pierwsza wojna światowa. To najpierw pokonaliśmy Austriaków, później wypędziliśmy, przynajmniej z Warszawy, Rosjan w 1915 roku, a w końcu rozbroiliśmy Niemców. Czyli marszałek na początku, w pewnym momencie, jakby przybliżył się do Austriaków, później pognał Rosjan, a w końcu załatwił, lapidarnie rzecz mówiąc, Niemców. I tutaj, gdybyśmy może nie zbratali się z Niemcami, tak jak marszałek to proponował, bo miał różne koncepcje. Chciał wojnę prewencyjną zrobić w 1933 roku, bo Hitler jeszcze był wtedy słaby. Jeszcze nie było tak silnej armii niemieckiej. Myśmy mieli najgorszą, mieli lotnictwo, mieliśmy, a mogliśmy się jeszcze dozbroić. Brakowało nam tylko aliantów, którzy nas jak zwykle oszukali. Ale nawet gdybyśmy jakoś dogadali się z Niemcami i puścili go korytarzem, korytarzem północnym, niech oni pójdą i zabiją się z Rosjanami, to czy później w efekcie, gdyby dwóch potentatów starło się na Dalekim Wschodzie i zniszczyliby swoje moce, czy Polska nie mogła w międzyczasie dozbroić się i obronić swoją Rzeczpospolitą? To miałbym tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Najpierw może nawiążę tylko do tych nagrań, żeby powiedzieć, skąd płyta. Płyta pochodzi z tomu, moim zdaniem, bardzo ciekawego, wydanego chyba 2 lata temu, Węzły Pamięci Niepodległej Polski. Tom pod redakcją Zdzisława Najdera, któremu towarzyszą 2 płyty. Jedna z pieśniami, piosenkami z okresu II Rzeczpospolitej i druga właśnie z głosami historycznymi. Natomiast nawiązując do pana najpierw zdziwienia co do treści dzisiejszego wystąpienia pana prezydenta Andrzeja Dudy, ja tylko jedno słowo wyjaśnienia. Pan prezydent Duda, jeżeli dobrze rozumiem, chciał nawiązać do kwestii jakby wyrównania tego, co jeszcze nie zostało zrobione w długu wdzięczności wobec twórców naszej niepodległości. Trudno powiedzieć, żebyśmy o marszałku Piłsudskim zapomnieli, czy nie pamiętali. No, świadczy o tym choćby dzień, w którym przemówił prezydent Andrzej Duda. To jest dzień 150. rocznicy urodzin marszałka. I na szczęście chyba o marszałku jednak pamiętamy. Ale z tych 6
osób, które symbolizują jakby różne nurty, różne kierunki współtworzące polską niepodległość, cztery doczekały się już zasłużenie najwyższego odznaczenia polskiego, czyli Orderu Orła Białego. Dwóch się nie doczekało. Roman Dmowski nie dostał tego orderu i Ignacy Daszyński. Myślę, że słusznie, że te dwie postaci dzisiaj były uwypuklone, bo niezależnie od tego, co każdy z nas myśli, czy to o nurcie socjalistycznym, czy to o nurcie narodowo-demokratycznym, one współtworzyły niepodległość II Rzeczpospolitej. Więc stąd nacisk położony na te dwie postaci, tak rozumiem, jako te, które jeszcze Orła Białego nie dostały, a powinny dostać, i rozumiem, że prezydent Duda im ten orzeł nada. Ale wracam do pana pytania kluczowego. Otóż zarysował pan scenariusz doskonały. Scenariusze doskonałe rzadko zdarzają się w rzeczywistości, a ten w dodatku obarczony jest, wydaje mi się, jedną skazą. Jeden scenariusz doskonały spełnił się w roku, to prawda, roku 1918. Pobili się wszyscy trzej zaborcy i wszyscy trzej przegrali, chociaż wydawało się to niemożliwe, bo byli po dwóch przeciwnych stronach. Ale czym się różnili zaborcy z roku 1918 od Adolfa Hitlera i Józefa Stalina? To nie byli ludobójcy, to nie były systemy totalitarne. Nie można porównywać Austrii roku 1914 czy 1918 z III Rzeszą Adolfa Hitlera. W żaden sposób się nie da tego zrobić. Był jeden człowiek, któremu się pomyliła II Rzesza z III Rzeszą. To był Władysław Studnicki, główny orędownik orientacji niemieckiej w czasie I wojny światowej. I wtedy można zastanawiać się, może ta orientacja miała jakiś sens, no nie z punktu widzenia niepodległości, ale był to jakiś no, brutalny, trudny partner, ale w granicach pewnej cywilizacji. Kiedy poszedł ze swoją ofertą Władysław Studnicki w 1939 roku, od razu trafił na gestapo i tam przy pomocy pałek, przy pomocy metod policyjnych uświadomiono mu różnicę między Adolfem Hitlerem a Wilhelmem II. To jednak jest bardzo duża różnica. Niemcy osiągnęły różne poziomy, powiedziałbym, agresywności i no, zamiarów zbrodniczych wobec swoich sąsiadów. Najwyższy stopień osiągnęły w czasach Adolfa Hitlera. I zakładanie, że Niemcy stoczą ze Związkiem Sowieckim bój na Syberii, a potem skończy się to cudownym odrodzeniem Polski w międzyczasie na zapleczu Niemiec, jest tak fenomenalnie fantastycznym scenariuszem, że tego by nawet największy optymista spod znaku Józefa Piłsudskiego w 14 roku nie wymyślił. Bo wojna między Związkiem Sowieckim a Niemcami musiała się toczyć ostatecznie na terenie Polski. Bo tu jest granica między tymi dwoma imperiami. I Polska nie mogłaby stać z boku i zbroić się w międzyczasie. Tylko musiałaby iść albo z Armią Czerwoną na Niemcy, albo z armią Adolfa Hitlera na Moskwę. I jedna i druga rola była haniebna. Ale tylko suplement, panie profesorze. Proszę wobec tego powiedzieć. Jest pan poza kamerą. Nie, ale proszę. Jak pan uważa, co marszałek miał na myśli, mówiąc przed śmiercią? Dopóki ja żyję, nic wam nie grozi. Natomiast jeśli ja umrę, niech was Pan Bóg broni. Nie, marszałek kilka różnych rzeczy powiedział, na które się powołują kolejne pokolenia. Ja przypomnę jego właściwy testament polityczny, bo ten jest ogólny, prawda, że dopóki ja żyję, no to będzie dobrze, a jak ja umrę, zabraknie mojego talentu politycznego. Ale konkretne wskazanie polityczne, testament marszałka jak brzmi? Trzymać równy dystans od Moskwy i od Berlina, jak długo się da. I taki był sens, a jak się nie da, to podpalić świat. Powiedział to marszałek. Powiedział. Wtedy wojna światowa. Żeby świat zaangażował się w walkę, której stawką będzie nie tylko nasza niepodległość. Natomiast przypomnę jeszcze i tę kwestię, bo warto ją przypomnieć. Wczoraj miało miejsce znakomite widowisko Teatru Telewizji poświęcone koncepcji wojny prewencyjnej. Powiem, jaki jest stan wiedzy historycznej na ten temat. Otóż wydaje się, że marszałkowi nie chodziło naprawdę o wojnę prewencyjną, bo wiedział, że nie znajdzie do niej partnerów po stronie zachodniej. Wiedział, znał, wiedział przecież, co reprezentują w tym momencie Francuzi.
Marszałek chciał posadzić Adolfa Hitlera do stołu obrad. Ale nie obrad takich, że będzie sojusznikiem Hitlera. Wtedy Hitler był stosunkowo słaby. Puszczając, że tak powiem, w obieg sugestię, która poszła po salonach dyplomatycznych Europy, że Polska myśli o wojnie prewencyjnej z Francją, która może rzucić Hitlera na kolana. I wiedząc z góry, że Zachód na to nie pójdzie, Piłsudski chciał zrównoważyć zawarty w 1932 roku pakt z Sowietami. No bo zawarł pakt o nieagresji z Sowietami w 1932 roku i potrzebny był mu drugi pakt. Nie żeby pójść z Niemcami na Rosję, tylko żeby zrównoważyć, żeby wyrównać ten dystans między Moskwą a Berlinem. Pakt zawarty w styczniu 1934 roku z Hitlerem, który był skutkiem tych sugestii, tych pogłosek o wojnie prewencyjnej. Na realną wojnę prewencyjną niestety nie było szans i marszałek Piłsudski na to nie liczył. Dlaczego? Bo znał Zachód. Mówiłem o tym cytacie, mam dużo brutalniejszy cytat na temat Zachodu w wykonaniu marszałka, ale nie chcę ze względu na świętość miejsca go tutaj przywoływać. Panie profesorze, dwa krótkie pytania. Dołączam się do podziękowań za te nasze spotkania. A pytanie moje, prośba o literaturę, ponieważ jak widać mamy różny ogląd przeszłości, a ponadto jesteśmy generalnie niedokształceni z historii lat międzywojennych, bo tak byliśmy uczeni. I stąd moja gorąca prośba o literaturę, bo nawet wtedy, kiedy myślę o pracach profesora Łojka, to myślę, że byłaby tutaj dyskusja między panami obydwoma. I drugie pytanie to, jak pan profesor ocenia zmiany w reformie oświaty dotyczącej historii. Czy to, co się dzieje w tej chwili, to już jest ta droga, która nas prowadzi do bardziej rzetelnej historii, czy jeszcze jesteśmy cały czas na etapie tej niedawnej przeszłości? Dziękuję bardzo. Proszę. Przepraszam, pozwolę sobie. Wymieniliśmy porozumiewawcze spojrzenia z panem profesorem. Proszę państwa, polecam bibliografię, którą co miesiąc pan profesor przesyła. Towarzyszy ona naszym wykładom, znajduje się na stronie solidarni2010.pl. Pod każdym wykładem, na dwa tygodnie przed naszym spotkaniem comiesięcznym, proponujemy bibliografię jako lekturę, zachęcając do tego, ażeby być przygotowanym na te wykłady. Także dziwię się podobnym pytaniom, świadczą one, że państwo strony nie śledzicie, do czego bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, ponieważ pan profesor skrzętnie przesyła propozycje lekturowe. Bardzo proszę. Ale pozwolę sobie nawiązać oczywiście do tego pytania, bo no, przecież nie wszyscy właśnie śledzą tę stronę. I też tu myślę, chodzi o pewne konkretne zagadnienia. Nie wszystkie jestem w stanie ująć w proponowanych tam kilku, czy najwyżej kilkunastu pozycjach. Odpowiadając na pani pytanie najkrócej, wskazałbym, że wciąż takim najlepszym dla mnie wprowadzeniem w historię II Rzeczpospolitej jest książka na pewno tendencyjnie propiłsudczykowska, ale jednocześnie znakomita warsztatowo Władysława Poboga Malinowskiego. Drugi tom jego syntezy dziejów Polski najnowszych, poświęcony właśnie okresowi II Rzeczpospolitej. Z drugiej strony można przeczytać i tę książkę polecam właśnie w tej swojej mini bibliografii profesora Wieczorkiewicza, Historię Polski, ona się przyda na potem, 35-45. Profesor Wieczorkiewicz pod pewnymi względami idzie jakby w kierunku, który pan, znaczy szedł, no bo niestety zmarł już, w kierunku, który pan podpowiadał, że może szkoda, że Druga Rzeczpospolita nie poszła z Hitlerem. A więc widać, że polecam też książki, które niekoniecznie odzwierciedlają mój punkt widzenia, czy też punkt widzenia, no powiedziałbym, przeważający w historiografii. Gdy idzie o ostatnie słowo historiografii na temat polskiej polityki i dyplomacji okresu międzywojennego, to tworzą je niewątpliwie książki profesora Marka Kornata. Wymieniam jego nazwisko, bo to jest dzisiaj jakby najlepsza firma w dziedzinie oceny polityki Becka, oceny właśnie tych zagadnień, które... No jednak uważam, nieco mniej fachowo, mniej szczegółowo opracowywali tacy wcześniejsi historycy jak profesor Łojek, czy nawiązujący, znakomity skądinąd i niezwykle zasłużony, czy kontynuujący jego profil badań do pewnego stopnia profesor Wieczorkiewicz. A więc polecam książki Kornata, żeby znaleźć to ostatnie słowo historiografii
dziedzinie nurtujących nas pytań dotyczących wyborów II Rzeczpospolitej w obliczu Niemiec, Związku Sowieckiego drugiej połowy lat 30. Nie wymieniam tytułu, bo jest kilka książek tego autora. Natomiast drugie pani pytanie dotyczyło reformy. Nie umiem niestety jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, bo reforma dopiero działa od kilku miesięcy i na praktyczne skutki wiadomo, że trzeba będzie jeszcze poczekać. To, co na pewno zostało zrobione, to nieco poprawiono bilans godzin poświęconych historii. To jest na pewno dobra zmiana, bez żadnej ironii, bez cudzysłowu, że troszkę więcej czasu będzie na tę historię. Ubolewam natomiast nad tym, że utrzymano w całej reformie czy kontrreformie coś, co towarzyszyło poprzednim właśnie reformom, a mianowicie bardzo daleko idącą specjalizację na poziomie liceów. To znaczy nadal nie mamy wizji wykształcenia ogólnego, nie wracamy do wizji wykształcenia ogólnego na poziomie licealnym. Tylko jakby już od pierwszej, drugiej klasy, nawet tego przywracanego liceum, zaczyna się już wąska specjalizacja, która z góry zdecyduje o tym, że kto idzie na kierunki, myśli o pójściu na kierunki techniczne czy medyczne. Już z historią się de facto będzie żegnał z błogosławieństwem dyrekcji szkoły, bo taka jest logika tego systemu, więc tu widzę jego słaby punkt. Czy pan profesor mógłby jeszcze ustosunkować się do tematu, który ściśle wiąże się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i drugą RP, to znaczy inkorporacja czy federacja? Dziękuję bardzo. Oczywiście bardzo ważne pytanie i jednocześnie szalenie trudne. Dmowski, rysując swoją mapę, przedstawiając swoje argumenty w blisko pięciogodzinnym wystąpieniu, pierwszym swoim wystąpieniu w Wersalu w lutym 19 roku, rysując mapę tej wymarzonej Rzeczpospolitej, opisywał obszar blisko 500 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli mniej więcej o 100 tysięcy więcej niż II Rzeczpospolita miała. Może niecałe 100 tysięcy, bo tam było niecałe 500. Czyli właściwie można powiedzieć, że druga Rzeczpospolita, gdyby była troszkę poszerzona jeszcze na zachodzie i minimalnie na wschodzie, to by odpowiadała właściwie koncepcji Dmowskiego. I często tak się mówi, że druga Rzeczpospolita swoim zakresem, obszarem mniej więcej z pewnym uszczupleniem odpowiadała koncepcji inkorporacyjnej. Ale opierała się ona na założeniu, które Dmowski przedstawił już w Myślach Nowoczesnego Polaka w 1902 roku, w swojej najlepszej w moim przekonaniu pracy, najbardziej doniosłej pracy publicystyczno-politycznej, gdzie mówi między innymi o zagadnieniu właśnie inkorporacji. Nie ma jeszcze państwa polskiego, daleko do tego, ale Dmowski już jakby rysuje tę wizję przyszłej walki o interesy i mówi tak, że Żydów nie zasymilujemy, czyli dezasymilacja Żydów. Ale pozostaje pytanie, to co zrobić z 3 milionami Żydów, skoro nie będą Polakami, nie chcemy ich, są obcym elementem. To jest stanowisko, które Dmowski zajmuje już w roku 1902. I to jest problem, który dotyczy Warszawy, dotyczy większości miast kongresówki, wielu miast oczywiście, tym bardziej na wschód od linii Bugu. Trudny, z którym nie wiadomo, co zrobić w ramach programu inkorporacji, skoro nie chcemy inkorporować Żydów. Chcemy się ich pozbyć. Syjonistyczna ideologia nie wystarczyła, bo wiadomo było, że Brytyjczycy, żeby nie mieć wojny na Bliskim Wschodzie z Arabami, nie przyjmą więcej jak najwyżej kilkaset tysięcy Żydów, a przecież nie tylko w Polsce mieszkali. A więc tu jest już jakby pewien znak zapytania przy programie inkorporacyjnym, ale oczywiście kojarzymy go nie z kwestią żydowską, tylko z kwestią wschodnią. I tam znów w kwestii ukraińskiej Dmowski daje bardzo ciekawą sugestię, a mianowicie, że Ukraińcy w swoim nowym ruchu narodowym prowokują proste pytanie i prostą alternatywę w stosunku polityki polskiej do nich. Albo okażą się zdolni do budowy własnego państwa i wtedy Polska powinna prowadzić politykę, dokładnie tak to opisuje, jaką chciał Piłsudski prowadzić. To znaczy
Ukraina powinna nas zasłonić od wschodu, jeżeli potrafią zbudować własne państwo. A jeżeli okaże się, że nie potrafią, i to raczej zakłada Dmowski, no to oczywiście powinniśmy wziąć tyle ziemi ukraińskiej, czy na wschodzie, czy dawnej Rzeczpospolitej, na której mieszkają ludzie mówiący językiem ruskim czy ukraińskim, ile potrafimy zasymilować. No ale znów pytanie, czy było to możliwe, czy się sprawdziło w II Rzeczpospolitej? Polityka asymilacyjna. Ukraińców było, no właśnie jak mówiłem, pod koniec II Rzeczpospolitej może 4 miliony. To jest zbyt dużo, powyżej 10%, żeby można było mniejszość łatwo zasymilować. To jest jakby statystycznie policzalne w każdym społeczeństwie. Gdzie przekroczy mniejszość 10%, to już nie ma mowy o asymilacji. Dlatego pesymistycznie patrzę na przyszłość Niemiec, Francji, no bo tam problem muzułmański jest już na pewno nie do rozwiązania. Nie da się, mając 10% mniejszość lub większą, rozwiązać tego na zasadzie asymilacji dodanej kultury, dodanego, można powiedzieć, modelu politycznego. Liczył Dmowski na powodzenie programu asymilacyjnego wobec Białorusinów i tu może rzeczywiście była na to szansa, choć pozostaje pytanie o moralny aspekt takiego procesu, skoro część z tych Białorusinów, nieduża, ale jednak część uważa, że wtedy nieduża, że powinna mieć prawa narodowe jak inne narody. Ale tu być może w ramach takiej zimnej realpolitik to było do wykonania. Ale na odcinku ukraińskim moim zdaniem nie, sprawy żydowskiej nie załatwiało w żaden sposób. No i oczywiście pozostawała kwestia litewska, w której Dmowski, można powiedzieć, zajął realistyczne stanowisko, bo przyjął z góry, że Litwini się nie pogodzą z żadną federacją z Polską, tylko będą chcieli tworzyć własne narodowe państwo. I wtedy powinniśmy przyjąć wobec nich postawę, to są jakby sformułowania Dmowskiego. My jesteśmy silniejsi, oni słabsi, więc ich zmajoryzujemy, prawda? No silniejszy wygrywa, prawda? Skoro nie chcą z nami po dobremu, no to jako silniejsi właśnie będziemy w stanie ich zasymilować. No, wydaje mi się, że jednak nierozwiązanie problemu narodowościowego w II Rzeczpospolitej skuteczne, bardzo trudne, to było niemal kwadratura koła, ale pokazuje, że program inkorporacyjny, no, nazwijmy to najdelikatniej, nie był łatwy w realizacji. A program federacyjny przegrał od razu na wstępie. No bo nie, Dmowski pod tym względem okazało się, że miał rację. Litwini nie chcieli z Polską, Ukraińcy nie zbudowali swojego państwa gotowego na współpracę z Polską, a w każdym razie nie poparli go wystarczająco mocno, żeby program federacyjny Piłsudskiego mógł się ostać w roku 1920. A więc powiedziałbym, że z mojego punktu widzenia prywatnego, którego nie chcę bronić na gruncie historycznym, bo nie da się odpowiedzieć na gruncie historycznym, co było lepsze. To jest wybór polityczny, ideowy. Dla mnie lepsza jest federacja. Ale ona przegrała na wstępie, bo okazała się niedostosowana do warunków, można powiedzieć, psychologicznych, społecznych, ekonomicznych początku XX wieku na tym obszarze. Ci, którzy budowali programy narodowe dla Litwy, dla Ukrainy, byli zdecydowani walczyć z Polską. Niestety nie udało się przezwyciężyć tego nawet przy pomocy programu Piłsudskiego, który wydaje mi się był najlepszy z możliwych na tym odcinku, no ale przegrał, bo nie znalazł partnerów. Ubolewam nad tym. Program inkorporacyjny natomiast też się nie powiódł, no bo nie przekształciliśmy tych Ukraińców w Polaków, nie przekształciliśmy tych Litwinów w Polaków. No, z Białorusinami też się nie udało, no a program dezasymilacyjny w kwestii żydowskiej też nie był żadnym rozwiązaniem. Także dziękuję bardzo. Panie profesorze, ja chciałem zapytać o układ międzynarodowy. Stosunki Japonii z Polską przed wybuchem II wojny światowej w końcowych latach układały się dobrze. Rosja była zagrożona atakiem Japonii, prawda? Zgromadziła tam swoją armię. Co stało się, że później Japonia, kiedy Rosja i Niemcy toczyli wojnę, zaatakowała nie Rosję, tylko Amerykę? Bo to jest taki dziwny układ, prawda? My zostaliśmy tam, prawda, sprzedani,
I nie wiem, jak to właśnie było z tym. Jeżeli pan profesor mógłby nam przybliżyć te stosunki między Japonią, Rosją, Ameryką i tak dalej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. No to oczywiście najkrócej też tylko przybliżając to zagadnienie. Przypomnijmy, że jednak Japonia była w układzie sojuszniczym, no czy w każdym razie no takiego ideologicznego i politycznego partnerstwa wewnątrz osi od 1937 roku paktu antykominternowskiego, w którym nie było Polski, ale była Trzecia Rzesza i były Włochy, ale najważniejszym partnerem dla Japonii była Trzecia Rzesza w Europie. Więc powiedziałbym, marzenia czy myśl o współpracy polsko-japońskiej przeciwko Związkowi Sowieckiemu musiałaby się łączyć z nawiązaniem do tego, o czym pan tutaj mówił, to znaczy Polska współpracuje z Niemcami, z Trzecią Rzeszą. Wtedy można powiedzieć, wizja polityczna, którą miała Japonia wtedy, jej elity wojskowe rządzące tamtym krajem, mogłaby zostać zrealizowana w scenariuszu właśnie uderzenia na Związek Sowiecki. Polska jako pomocnicza siła przy III Rzeszy od zachodu, a od wschodu Japończycy. No ale wiemy, co się stało. Nastąpił pakt Ribbentrop-Mołotow, który był kompletnym szokiem w Japonii. Ja odwiedzałem kiedyś takie, no bardzo, jak to się dzisiaj mówi, kontrowersyjne Muzeum Bohaterów Wojennych w Tokio, które sławi właśnie no, rozmaitych zbrodniarzy wojennych japońskich z okresu II wojny światowej. I tam są osobne gabloty poświęcone paktowi Ribbentrop-Mołotow jako, można powiedzieć, nożowi w plecy wbitemu przez Niemcy Japonii. No bo to była zdrada z punktu widzenia Japończyków. Niemcy zdradzili Japonię, dogadali się z partnerem, który był głównym wrogiem dla Japonii. I to było, można powiedzieć, no, dar z niebios, czy raczej z piekła dla Józefa Stalina. Bo no, zostało bardzo poważne zasiane ziarno nieufności, no nie można powiedzieć wrogości, ale koniec zaufaniem między Tokio a Berlinem. Berlin zdradził Tokio w sierpniu 1939 roku. I w związku z tym Japończycy, którzy wahali się między nie dwoma, a trzema wrogami, bo Japończycy mieli trzy jakby możliwości. Jedna, w którą już ugrzęźli za pomocą trochę, że tak powiem, manipulacji sowieckiego wywiadu i prowokacji jego, to była wojna z Chinami. To jest bardzo ciekawy aspekt, teraz dopiero odkrywany przez historyków, na ile prowokacje sowieckiego wywiadu pomogły, że tak powiem, zdecydować i tak imperialistycznie i antychińsko nastawionym kołom wojskowym w Japonii do zaangażowania się w wojnę w pełnej skali przeciw Chinom. No kto próbuje podbić Chiny, ten nie ma szans zająć się czymś innym serio, prawda? No bo to był i jest najludniejszy kraj świata i Japończycy chociaż zabijali setkami tysięcy Chińczyków, nie byli w stanie dokończyć tego dzieła potwornego w czasie, który pozwoliłby im rozwiązać ręce na ofensywę na przykład przeciwko Rosji jeszcze. Ale wrogiem de facto geopolitycznym numer jeden dla Japonii były Stany Zjednoczone od początku XX wieku, odkąd Japonia się zmodernizowała. Oba kraje rywalizowały o panowanie nad no, największym basenem na świecie, basenem Pacyfiku. Rywalizowały ekonomicznie i wojskowo. Tu Japonia z kolei od 1922 roku poczuła się absolutnym wrogiem Stanów Zjednoczonych. Wtedy bowiem zawarty został tak zwany Traktat Waszyngtoński, wyznaczający limity zbrojeń morskich. I Japonia została tam potraktowana jako mocarstwo drugiego rzędu. Najwyższe dwa wspólnie zajmowane miejsca to było Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, po 5 pancerników, Japonia 3, prawda? No otóż Japończycy poczuli się upokorzeni, że nie są właśnie z tymi mocarstwami białych anglosasów dopuszczeni do równowagi, a w dodatku, że Amerykanie odwrócili od nich wcześniejszy sojusz z Brytyjczykami, bo Japonia miała sojusz z Wielką Brytanią wcześniej. I on się kończy w 1922 roku. Po tym Japonia nastawia się przeciwko anglosasom, którzy się porozumiewają, Brytyjczycy z Amerykanami i ograniczają nas, czyli imperium żółtego człowieka. Żółci przeciwko białym. No to jest program ideologiczny Japonii. A na czele białych jest Ameryka. Perfidna Ameryka, no tak to jakby japońska propaganda przedstawia. Rywal ekonomiczny, no chodzi oczywiście o handel, też o surowce. Japonia, żeby zdobyć te surowce, musi iść w basen Pacyfiku. Na to Amerykanie się nie zgadzają. Przypomnijmy też, że Amerykanie najostrzej protestowali przeciwko interwencji japońskiej na Dalekim Wschodzie w 1917 roku.
bo Japonia jako jedyny kraj dokonała rzeczywiście interwencji zbrojnej w Rosji po rewolucji bolszewickiej, ale nie po to, żeby walczyć z bolszewikami, tylko po to, żeby zająć Daleki Wschód dla siebie. I wtedy Amerykanie powiedzieli, nie wolno. Zagrozili wojną Japonii. Dlaczego? Bo nie chcieli wzmocnienia Japonii. Nie chodziło o obronę Rosji Amerykanom, tylko żeby Japonia się nie wzmocniła. Logika rywalizacji o Pacyfik powodowała, że dla Japonii wrogiem numer jeden jednak były Stany Zjednoczone, a wojna lądowa przeciwko Chinom, która się nie skończyła, wykluczała zaangażowanie większych sił lądowych japońskich jeszcze na drugim teatrze działań, czyli przeciwko Związkowi Sowieckiemu. I na to się nakłada, no, powiedziałbym, ten abszmak, że użyję niemieckiego słowa, po pakcie Ribbentrop-Mołotow, a więc rozejście się dróg Tokio i Berlina, więc nie współpracujemy przeciwko Związkowi Sowieckiemu. No i Japonia wybiera Amerykę jako swojego wroga realnego już, którego atakuje się militarnie.